Witamy w kolejnym odcinku Połączmy się na Sport Nowo. Ja dzisiaj goszczę doktora Michał Skowronek ze Sportoklinik. Dzień dobry Państwu. A dzisiaj porozmawiamy o bardzo ciekawym temacie, który chyba niestety dotyka prawie każdego biegacza, prędzej czy później. Czyli po prostu o tym, co nas boli i o naszych kontuzjach. Panie doktorze, z jakimi kontuzjami u biegaczy spotyka Pan się najczęściej? Ja tu bym prosiła o podzielenie tych kontuzji, naszych dolegliwości na dwie grupy. U tych, którzy zaczynają biegać i u tych, którzy już coś biegają, już są na takim powiedzmy wyższym poziomie, poświęcają więcej czasu na trening. No ja myślę, że w tych obydwu grupach kontuzje mogą być podobne i tutaj należy te dolegliwości, którymi pacjent może się wzmagać po treningu czy w czasie treningu lub po dłuższym uprawianiu sportu, to są, może podzielić na dwie grupy, czyli dolegliwości, które będą miały charakter bardziej przeciążeniowy, czyli takie dolegliwości, które narastają ciągle. No a druga grupa to jest pacjentów, gdzie doznają ostrego urazu, czyli po prostu skręcenie na przykład stawu skokowego, które jest bardzo częste u biegaczy, czy przewrócenie się i skręcenie stawu kolanowego. To jest rzadziej, bo to jest raczej dotyczy sportów kontaktowych, ale 80% to są właśnie te dolegliwości przeciążeniowe, czyli w wyniku biegania albo pacjent, sportowiec, tam osoba, która tam uprawia te biegi czy jakieś inne sporty, bardzo agresywnie zaczął to robić, bez odpowiedniego wcześniejszego przygotowania, prawda? Czyli to właśnie mamy tych takich amatorów, prawda, którzy zaczynają sport i chcą ostro zacząć, albo mamy jeszcze też taką ciekawą grupę pacjentów, tak zwanych weekend warriors, prawda? Czyli wojowników weekendowych, którzy przez cały tydzień nic nie robią, a później całą to weekend mam więcej czasu. Tak, mam więcej czasu i chcę to wszystko nadrobić i to często się źle kończy, bo faktycznie kontuzja z nimi dosyć poważnymi, które wyłączają taką osobę z aktywności sportowej na bardzo długo i trzeba ich leczyć. Jeżeli chodzi o te właśnie takie przeciążeniowe dolegliwości, no to patrząc na człowieka, prawda, idąc od stóp od głowy do stóp, od stóp do głów, no to głównie to są dolegliwości z zakresu kończyny dolnej. Czyli mogą mieć dolegliwości z okolicy stawu biodrowego, z okolicy uda, z okolicy kolana, z okolicy podudzia, stawu skokowego i stopy. I żeby to usystematyzować, tak idąc do góry, co może nas bolać w danym regionie ciała, to na przykład w przypadku stawu biodrowego mogą być to dolegliwości okolicy bocznej biodra. To jest miejsce, gdzie przyczepiają się mięśnie pośladkowe, które bardzo mocno działają w trakcie biegu. I w wyniku przeciążenia czy powtarzających się treningów zbyt dużą intensywnością mogą powodować wszelkiego rodzaju entezopatię, czyli takie przewlekłe stany zapalne w miejscu przyczepu ścięgien czy więzadeł. I właśnie jednym z takich charakterystycznych miejsc są ból okolicy krętarza większego. Drugą taką dolegliwością i bólem może być okolicy spojenia łonowego, czyli wszelkiego rodzaju pobialgi. No, tam przyczepiają się mięśnie przywodziciele oraz inne struktury i często pacjenci też podają tam dolegliwości. Może być to przeciążenie, albo może być to też po prostu naciągnięcie w tym miejscu, czyli dolegliwości też z okolicy przywodzicieli uda. To są silne mięśnie, które są od wewnętrznej strony i po treningach też takie rzeczy się zdarzają, czy po ćwiczeniach różnego rodzaju, gdzie dochodzi albo do naciągnięcia, albo do przeciążenia samego mięśnia czy ścięgna. Może też dojść do rozerwania tego ścięgna albo uszkodzenia mięśnia, no, ale to już jakby jest osobny temat i to wymaga już leczenia czasami też dłuższego i chirurgicznego. No i tak przechodząc później już w kończynie dolnej na dół, no to mamy staw kolanowy, który może mieć całą gamę dolegliwości bólowych i bóli w różnych miejscach. Najczęściej są to zmiany przeciążeniowe w zakresie chrząstki, czyli wszelkiego rodzaju chondromalacje i uszkodzenia chrząstki. Drugie to są dolegliwości ze strony więzadeł, okolicy kolana, zwłaszcza więzadła rzepkowego. To jest tak zwane kolano skoczka, czyli to jest taki ból przedni kolana poniżej rzepki, czyli w miejscu, gdzie przyczepia się takie więzadło.
to więzadło się przyczepia do kości piszczelowej i do rzepki w dwóch miejscach i to kolano skoczka może dotyczyć obydwu miejsc. I często właśnie mam pacjentów takich, którzy intensywnie trenowali i mają takie dolegliwości z zakresu właśnie tych więzadeł. Kolano to też są ścięgna tej okolicy, czy tak zwana gęsia stopa, czyli hamstringi, to jest miejsce poniżej kolana po stronie przyśrodkowego, gdzie też może dochodzić do przeciążeń, zmian zapalnych, czy też uszkodzenia tej grupy mięśniowej i też pacjenci się często do nas z tym zgłaszają. Idąc w dół, mamy shin splint, czyli ból przedni podudzia. Często po bieganiu boli nas z przodu podudzie. To zmiany przeciążeniowe w zakresie mięśni i powięzi, które przyczepiają się do kości piszczelowej i kości strzałkowej. I to daje też dużo dolegliwości i często pacjenci się zgłaszają właśnie z tego typu urazami. Kolejnym takim miejscem, gdzie może nas boleć, to jest staw skokowy. To są też wszelkiego rodzaju przeciążenia w zakresie chrząstek, okolica ścięgna Achillesa, prawda, i bóle okolicy Achillesa. Achillesa ci ciężko leczy. Achillesa się ciężko leczy i długo, także powtarzające się długie, wyczerpujące treningi mogą też to do tego prowadzić. Oczywiście im lepiej jesteśmy do tego przygotowani, do tego obciążenia i to ścięgno i te miejsca przyczepów są lepiej zaadoptowane, tym mamy mniejsze ryzyko dolegliwości i jakichś kontuzji w trakcie uprawiania naszych ulubionych sportów. No i też w zakresie stopy możemy też mieć na przykład bardzo częste złamania zmęczeniowe. Także to nie są tylko uszkodzenia w zakresie tkanek, chrząstki, mięśni, ścięgien, ale w wyniku biegania może też dochodzić do złamań kości. Tak, najczęstszymi są kości śródstopia, może być też kość łódkowata. Zdarzają się też złamania w zakresie kości piszczelowej, prawda? To nie jest złamanie takie, że dochodzi do całkowitego złamania, ale tak jakby pęknięcia. Tak? Czyli zmęczeniowe złamanie to jest takie, które do złamania dochodzi w bardzo powolny sposób w trakcie dużych obciążeń w zakresie kończyny dolnej. Tutaj lekarz nam przed chwileczką powiedział, że właśnie przygotowując się do uprawiania danej aktywności, musimy pamiętać, że w kontekście biegania, że nie samym bieganiem człowiek żyje. Tak naprawdę, aby jak najmocniej unikać powiedzmy tych kontuzji, tak, żeby działać prewencyjnie, no, nie unikajmy ćwiczeń stabilizacyjnych, siłowni, ogólnego wzmacniania naszego ciała tak naprawdę, bo to właśnie później nam pomoże troszeczkę w uniknięciu kontuzji. Ja jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz, bo dość często jak sama biegam, to widzę osoby biegające, szczególnie amatorów prawdopodobnie, to są amatorzy, osoby, które zaczynają, w strasznie zniszczonych, starych butach. I same jak widzę, jak biegną w takich kłapciach wyklepanych, niejednokrotnie chciałam się po prostu zatrzymać i powiedzieć, wymień te buty, bo zaraz sobie zrobisz krzywdę. I właśnie tu chciałam zapytać o to, co sobie możemy zrobić poprzez bieganie w źle dobranych butach, w starych butach, butach, których nie mają już amortyzacji, jak to może wpływać na nasze, nie wiem, kostki, kolana, może kręgosłup, tak? No, to co już powiedziałem, na przykład złamania zmęczeniowe, prawda? Czyli to jest właśnie efekt tego, że dokładnie, to może być poprzez... Niekoniecznie, tak, ale to może być jeden z elementów po prostu, czyli bo jesteśmy świadomi, że te buty no, nie są najtańsze, tak? Gdzieś tam fajny but do biegania nie jest tani, ale jednak w kontekście właśnie tego, co nam może się zdarzyć, na przykład takie złamanie, to lepiej zainwestować. Co jeszcze? No, buty no, na pewno są ważne, no, amortyzują nam tą siłę, którą uderzamy o podłoże, także to jest jakby jedna sprawa, no ta technologia obecnie tak idzie do przodu i te materiały, które są teraz wykorzystywane, a 20 czy 30 lat temu, prawda, no to jest wielka przepaść technologiczna, no ale i 30, 40 lat temu też można było biegać i też się biegaliśmy. No teraz osiągamy jako sportowcy dużo lepsze wyniki, coraz lepsze i teraz większe dystanse. Więcej amatorów osiąga coraz lepsze wyniki, tak? Coraz lepsze wyniki, no poprzez trening to na pewno, no ale też dobór odpowiedniego sprzętu i tutaj ta amortyzacja no, ma swoją rolę oczywiście i takie buty powinny być wygodne, dostosowane też do swojej stopy. No, warto też przed doborem takiego buty taką stopę sobie zbadać, prawda? No, są osoby, które mają płaskostopie, które mają stopy bardziej wydrążone, mniej, no i teraz są buty, które są dedykowane do stóp bardziej supinujących, pronujących,
czy do jakichś innych, czy do neutralnych stóp. Także ten dobór obuwia do takiej stopy, jak się ma, jest bardzo ważny. Tak, w kontekście właśnie tutaj kontuzji jakby, czyli dobrze dobrany but, to jest but, który nie jest strasznie zniszczony, na pewno też lepiej będzie oddziaływał, powiedzmy, na cały nasz organizm i na to, żeby unikać gdzieś tam kontuzji. Musimy też pamiętać, że słuchajcie, buty nie liczmy na to, że 2 lata, powiedzmy, to jest okres gwarancji naszego buta i on tyle nam powinien wytrzymać. Każdy z nas ma inną wagę, inną masę, inaczej biega i raczej obserwujmy to, co się dzieje z naszym obuwiem, jak ono wygląda, ile ma przebiegniętych kilometrów, a nie to, że 2 lata od daty zakupu będą nam one służyć. Oby nigdy nie trzeba było, ale jakby coś się działo, na pewno wasza klinika odpowiednio przybada takie osoby w kontekście kontuzji, do której zapraszamy serdecznie biegaczy, ale nie tylko. Dziękujemy ślicznie za uwagę. Dziękuję bardzo.